Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Piotr Hłegel, jestem doradcą do spraw klientów kluczowych w firmie Auto Bruno, który jest autoryzowanym dealerem marki Volvo w mieście Szczecin. Mam dzisiaj niezwykłą przyjemność przedstawić Państwu samochód, który już niedługo wyznaczać będzie trendy w całej motoryzacji, a także przedstawić Państwu ofertę naszego salonu, do którego bardzo serdecznie zapraszam. Za mną znajduje się samochód Volvo XC90. To samochód, który był bardzo długo wyczekiwany na rynku, ponieważ od 12 lat, od produkcji pierwszej generacji samochodu Volvo XC90, w zasadzie cały świat czekał na kolejną jego odsłonę. Za mną stoi samochód XC90 w wersji silnikowej T8, Twin Engine. To jest samochód z napędem hybrydowym. Samochód, na premierę którego czekały całe rzesze fanów marki Volvo, ale nie tylko. Dlaczego? Dlatego, mieli Państwo, że ten samochód wyznacza nowe trendy w dziedzinie innowacji, w dziedzinie napędu, a także w dziedzinie designu. Po 12 latach produkcji modelu XC90 pierwszej generacji, w tamtym roku, w czerwcu, dokładnie 2015 roku, na rynku w Polsce pojawiło się Volvo XC90. Samochód skonstruowany od podstaw na nowej płycie SPA, dzięki której możemy w tym kontekście produkować całkowicie nowe samochody w nowych nadwoziach, między innymi, tak jak Państwo widzą za mną, SUV, a w przyszłości także V90, czyli kombi, i S90, czyli sedan. Te samochody już wkrótce pojawią się także dostępne w Polsce. Można je już zamawiać dzisiaj, natomiast odbierać od miesiąca października. Punktem wyjścia dla nowej konstrukcji XC90 są ludzie. W 1927 roku założyciele marki Volvo przyjęli jedno podstawowe założenie. Wszystko, co robimy, robimy dla ludzi. Tak powstały najbezpieczniejsze samochody świata. Do dzisiaj marka Volvo to marka, która kojarzy się wszystkim z synonimem bezpieczeństwa, komfortu i wysokiej jakości materiałów. Ponieważ marka Volvo od lat kieruje się maksymą, że wszystko, co robimy, robimy dla ludzi, to pracujemy nie tylko nad bezpieczeństwem, ale także nad czystością środowiska. Czego przykładem jest silnik zastosowany w nowym Volvo XC90, który stoi za mną. To silnik hybrydowy T8 Twin Engine. Silnik ten charakteryzuje się niezwykłą mocą, ale także czystością spalin oraz dbałością o środowisko naturalne wszystkich ludzi korzystających z tego samochodu. Według inżynierów nowy silnik ma być alternatywą dla oszczędnych silników diesla, które, jak Państwo wiedzą, nie są najczystszymi silnikami. Dzięki nowej technologii Drive-E w silniku spalinowym oraz nowej konstrukcji silnika elektrycznego udało się osiągnąć 407 koni mocy, przy czym 320 koni produkowane jest przez silnik spalinowy napędzający koła przednie, a 87 koni napędza koła tylne. Dzięki czemu udało nam się wyprodukować samochód z napędem na 4 koła, które to koła napędzane są dwoma różnymi silnikami. Volvo XC90 z napędem hybrydowym macie Państwo dostępne kilka trybów jazdy. Jednym z takich trybów jest tryb Pure, czyli czysty. Tryb Pure to jazda na samym silniku elektrycznym, umożliwiająca Państwu pokonanie dystansu 40 km. Pewno zapytacie Państwo, dlaczego 40 km. Otóż inżynierowie Volvo wyliczyli, że to jest dystans, który średnio każdy z nas przemierza po ulicach miejskich. Jak już wcześniej Państwu mówiłem, dbamy o środowisko. Dbamy przede wszystkim o środowisko naturalne człowieka, w którym on żyje. Dbamy o czystość spalin w mieście. Pewno zapytacie Państwo, co z tymi silnikami? Przecież już wszyscy wiedzą, że robimy tylko dwulitrowe. Otóż, mieli Państwo, robimy silniki Drive Economic. Ktoś kiedyś mnie zapytał, dlaczego takie małe? Więc zadaję Państwu pytanie, czy pamiętacie czasy, kiedy chodziliśmy z telefonami komórkowymi wielkości walizki? Dzisiaj każdy z tych telefonów ma w swojej małej kieszeni. Więc dlaczego robić silniki 5-litrowe? Dwulitrowe silniki skonstruowane przez Volvo o oznaczeniu Drive Economic mają doskonałe właściwości jezdne, mają bardzo wysoką moc,
mają duży moment obrotowy, mają wszystkie te cechy, które posiadają duże silniki. Natomiast spalają dużo mniej. To też jest dbałość o środowisko. To też jest mniejsza emisja spalin. A do tego, jeżeli tylko Państwo byście chcieli pojeździć trochę szybciej tym samochodem, możecie go wprowadzić w tryb Power, czyli 320 koni z silnika benzynowego i 87 koni z silnika elektrycznego. Daje to niesamowitą frajdę, niesamowitą zabawę i daje to naprawdę dużo przyjemności z jazdy. Dużo Państwu mówię o tym, jak wiele marka Volvo robi dla ludzi, ale to naprawdę ludzie są dla nas najważniejsi. Mówiłem już Państwu o silniku, mówiłem o tym, ile radości może sprawić moc silnika hybrydowego, ile dbałości o środowisko daje korzystanie z silnika elektrycznego, ale nie mówiłem Państwu o otoczeniu, które jest niezwykłe w nowym Volvo XC90. Dlaczego niezwykłe? Dlatego, że marka Volvo w tych samochodach wykorzystuje najwyższej jakości materiały. Zawsze znani byliśmy z tego, że Volvo to najwyższej jakości materiały. Ale materiały użyte do budowy nowego XC90, a także do wszystkich przyszłych samochodów, są naprawdę najwyższej jakości. Ta najwyższa jakość materiałów to także dbanie o Państwa komfort. Niezwykle wygodne fotele z masażami, oczywiście wentylowane, prawdziwa skóra, gruba, wygodna, no i przede wszystkim niezwykłe fotele, którymi szczyci się marka Volvo od lat. Najwyższej jakości materiały i design, który został uznany przez wielu designerów na świecie, czego dowodem są liczne nagrody, które zdobyło XC90, to dbałość o nas korzystających z samochodu XC90. Ta dbałość także przejawia się w czystości powietrza, które dolatuje do kabiny. Nowy system Clean Zone to system wielu filtrów, który czyści powietrze i powoduje, że powietrze dostające się do samochodu jest najwyższej jakości. Innowacyjność i rozwój to główne nasze zalety. Czym to się przejawia? Przede wszystkim dbałością o nasze bezpieczeństwo i ciężką pracą włożoną w to, żeby wszystkie systemy użyte w naszych samochodach były absolutnie pewne i działające zawsze wtedy, kiedy tego będziecie Państwo potrzebować. System autonomicznej jazdy to rzecz, która już niedługo będzie ogólnie dostępna. Samochód XC90 już w tej chwili ma aktywny tempomat, czyli tempomat, który aktywnie działa i obserwuje innych uczestników ruchu i dostosowuje prędkość naszego samochodu do prędkości samochodów jadących przed nami. Pilot Assist to system, który pozwala poruszać nam się w korku, wykonując w tym czasie inne, być może równie ciekawe zajęcia, takie jak malowanie oka, a może czytanie gazety. Czym jest Pilot Assist? Pilot Assist to system półautonomicznej jazdy, jazdy po prostu w korkach. Nie musicie Państwo dotykać gazu, nie musicie Państwo dotykać hamulca, nie musicie Państwo nawet dotykać kierownicy. Samochód zrobi to za Was. Samochód XC90 to samochód, którego poziom bezpieczeństwa jest na najwyższym możliwym poziomie. Bezpieczeństwa biernego i bezpieczeństwa czynnego. Mówiłem Państwu o systemach, które aktywnie pomagają nam pokonać trasę. Natomiast powiem Państwu teraz też chwilę o systemach, które dbają o nasze bezpieczeństwo w trakcie wypadków drogowych, w trakcie zdarzeń, które mogą nastąpić. Przede wszystkim jeden z ważniejszych wynalazków w dziedzinie motoryzacji, które Volvo wprowadziło na rynek, to system City Safety, system awaryjnego hamowania w ruchu miejskim. Nasi inżynierowie wyliczyli, że ponad 70% wypadków to są po prostu drobne stłuczki. Stłuczki, które odbywają się w ruchu miejskim przy prędkości nie przekraczającej 30 km na godzinę. City Safety w tym samochodzie pozwala uniknąć takich zdarzeń, ewentualnie zminimalizować skutki. Volvo XC90 jest nowa generacja systemu City Safety. Na czym ona polega? Po pierwsze, podnosi prędkość, przy której ten system działa, do 65 km na godzinę. Po drugie, działa nie tylko na innych użytkowników drogi poruszających się samochodami, ale przede wszystkim także chroni pieszych, którzy w każdej chwili mogą wtargnąć na ulicę, lub także chroni rowerzystów. W każdym z tych przypadków samochód gwałtownie hamuje. City Safety działa także w ruchu drogowym w przypadku wjechania na skrzyżowanie i próby skrętu w lewo przed nadjeżdżający z naprzeciwka pojazd. W tym przypadku
tak, że samochód się zatrzyma. Od roku modelowego 2017 w samochodach 90, czyli XC90, ale także w nowych wprowadzanych samochodach S i V90, City Safety rozbudowane także jest o detektor, czujnik, który wykrywa duże zwierzęta, dzięki czemu poruszanie się poza terenem zabudowanym, w miejscach, gdzie może nastąpić kolizja z takimi zwierzętami, jest dużo bezpieczniejsza. Dużo już, mili Państwo, mówiłem o systemach bezpieczeństwa czynnego, natomiast podstawą poruszania się naszymi samochodami jest bezpieczeństwo bierne. Nowa stal, która nazywa się stalą borową, wykorzystana w budowie konstrukcji tego samochodu oraz odpowiednio osłabiona stal w miejscach, w których to osłabienie jest niezbędne, zapewnia Państwu bezpieczeństwo podczas wypadków drogowych. Jest to zgodne z programem Wizja 2020. Czym jest Wizja 2020? To dążenie do tego, aby w 2020 roku nikt nie zginął, ani nikt nie został poważnie ranny podczas wypadków z udziałem Volvo. Najlepsze zostawiliśmy na koniec. System nagłośnieniowy Bowers Wilkins. To wyjątkowy system zamontowany w Volvo XC90, dostępny także w następnych modelach. 1400 W, niezwykłe nagłośnienie z symulacją sali koncertowej w Göteborgu, da Państwu pełen komfort podróży w samochodzie marki Volvo. No i nasz znak rozpoznawczy. Światła w kształcie młotu Thora. Kończy się era Big Xenonów, zaczyna się era LEDów. Już dziś w XC90 możecie Państwo podziwiać te niezwykłe światła. Ale czy tylko one fajnie wyglądają? Nie sądzę. One wspaniale świecą. Przyjdźcie Państwo do salonu, umówcie się na jazdę testową, wybierzcie się o zmroku poza teren zabudowany i zobaczycie, dlaczego samochód XC90 jest wyjątkowy. Jak już Państwu mówiłem, dbałość o ludzi to wyznacznik marki Volvo. My jako dealerzy także dostosowujemy się do tej polityki. System Sensus jest w pełni kompatybilny także z systemem Volvo On Call. W ramach systemu Sensus macie Państwo także dostępną aplikację Volvo On Call. To aplikacja, która łączy Państwa samochód z Państwa telefonem komórkowym. Dzięki temu możecie zarządzać i trasami, i bezpieczeństwem swojego samochodu. Możecie także zdalnie uruchamiać samochód, dzięki czemu w zimie będzie zawsze ciepło, a w lecie w samochodzie hybrydowym możecie Państwo także uruchamiać schładzanie samochodu. Podczas oczekiwania na naprawę lub serwis Waszego Volvo możecie Państwo skorzystać z darmowej kawy, porozmawiać z naszymi doradcami, zapoznać się z naszą ofertą. Możecie Państwo także przyjść z dziećmi. Mamy specjalnie przygotowany kącik, w którym to dzieci na pewno nie będą się nudziły podczas wizyty w naszym salonie. Zespół doradców pracujących w naszym salonie będzie Państwa oczekiwał. Przywita Państwa zawsze z uśmiechem i udzieli niezbędnych informacji, które będą Państwu potrzebne do tego, aby cieszyć się swoim samochodem Volvo.